Panie trenerze, ostatni tydzień nie był zbyt udany. Dwie porażki, pierwsze u siebie w pucharze Intermarché z ekstraligowym Jeziorem Tarnobrzeg. No i chyba bardziej zaskakująca porażka w Łańcucie w meczu z Sokołem. Co się stało w drugiej połowie, że po wyraźnej przewadze w pierwszej kwarcie, w drugiej ulegliśmy Łańcutowi? Po prostu chcę powiedzieć, po wygranym meczu PZKosza Pucharu forma zawodnika była bardzo na wysokim porządku i wysoka. Pośród cały sezon gramy w bardzo dobrej formie, bardzo dobre wyniki tutaj mamy. Czas, moim zdaniem, co pokazało mecz z Sedlicami, ta forma naszego zespola idzie u blagim dulku, znaczy pada. I to pokazał mecz sa Sedlicami, a potem mecz z Lancutem. Mecz o Siarkom Tenorze był mecz, który chcieliśmy nasze zagrywki sprawdzić. To mecz bez żadnego znaczenia, jer znamy, jaki budżet ma Siarka Tarnobrzy, jaki budżet ma nasz zespół. Znaczy to nie trzeba to liczyć jak porażku, to jest duży sukces Krosna, jer po dużo czasu zagraliśmy mecz za Ekstraklasą i zobaczyli, gdzie nasze miejsce jest. Salancu to, mówiłem wcześniej, mecz ze Sedlicami pokazał, da forma zespola pada i to się pokazało i u trzeciej, czwartej kwarty mecza sa Lancutom. Lancut nie jest taki zły zespół, Lancut jest dobry zespół, on to pokazuje i wynik na tablicy, mają doświadczone zawodnike, dobre zawodnike, tak da nie trzeba się dziwić do porażki, trzeba się odbudować i powolutku wracać do formy, któreśmy mali u tych par miesięcy. Panie trenerze, w niedzielę mecz znowu z zespołem ze ścisłej czołówki, przyjeżdża zespół z Dąbrowy Górniczej. Tam ponieśliśmy może niezbyt wyraźną, ale porażkę. Jest szansa na rewanż w Krośnie i zwycięstwo z Dąbrową. Szansa jest, zawsze szansa jest. My na każdy mecz idziemy wygrać, ale trzeba zwrócić uwagę, że to zespół jest na trzeciej pozycji, da bardzo dobrze się spisuje, jak ostatni zespół z tradycją, który ma bardzo ostatnich rok bardzo dobre wyniki i na to wszystko trzeba zwrócić uwagę. My się przygotujemy do tego meczu poważnie, chcemy wygrać ten mecz, spróbujemy go wygrać, jer z tym meczem i dalej jesteśmy blisko tej czwórcy albo ósemcy, którą chcemy na końcu sezonu. Panie trenerze, czy wszyscy zawodnicy są w pełni sił, zdrowi przed meczem? Mamy małe, drobne kontuzje, parę zawodnikami, jak Kamil Łączyńskiego, jak Tomka Cielebonka, jak Łukasza Paula, tak da powolutku wszyscy przychodzą do zdrowia i powinno na niedzielę być w zespole. Panie trenerze, Tomek Cielebąk, tak jak pan wspominał, styczeń dostanie jako taki czas przygotowawczy, ale wystąpił już w kilku meczach. Czy jest pan zadowolony z jego dotychczasowej dyspozycji, tych postępów? Zobaczymy. Nie chcę teraz mówić o Tomeku, dostawał już 2 mecze albo 3 mecze w styczniu. Tak da powolutku na końcu miesiąca z prezesami damy decyzję, dalej to mi zostanie z nami albo wróci do domu. Dobry mecz w Łańcucie rozegrał również Łukasz Szybka, odblokował się, rzucił kilka trójek. Czy jest pan zadowolony z tych występów Łukasza? Możesz mówić jeszcze raz. Czy z występu Łukasz Szybka rozegrał dobry mecz w Łańcucie? Czy jest pan zadowolony z jego... Łukasz Szybka potrzebuje dużo treningu, on jest z nami 3 tygodnie. Tak, on swoje mecze na lepsze będzie grał, jak przyjdzie play-off i doświadczony zawodnik i stawiam mu liczbę na niego.